Jak zwykle nie zawiedzie nas również druga z suwalskich placówek muzealnych. Dom Marii Konopnickiej jest miejscem niezwykle gościnnym i dlatego pracownicy z radością powitają tu chętnych do obejrzenia najbardziej niezwykłej wystawy – Pieśń o domu. W 20-osobowych grupach w towarzystwie przewodnika co kwadrans będzie można wejść do świata jednej z najbardziej cenionych polskich poetek. Ta wystawa nie wymaga rekomendacji. Na tym jednak atrakcje się nie skończą. A Muzeum Marii Konopnickiej we współpracy z Augustowsko-Suwalskim Towarzystwem Naukowym proponuje filmową, nocną grę miejską, filmowe Suwałki. Proszę mi wierzyć, że mamy do zaoferowania jako filmowe miasto sporo informacji o filmach, kinach, no i gwiazdach, ówczesnych celebrytach. Interesuje nas i Państwu przekażemy informacje z okresu międzywojennego, więc zakrólują w tą noc lata 20, lata 30 i myślę, że zaproponujemy Państwu świetną zabawę. Miejska gra pod hasłem Filmowe Suwałki rozpocznie się na dziedzińcu muzeum o 18. Zadań będzie sporo, bo finał spodziewany jest około godziny 21. Chwilę po nim, o 21.30, w plenerowym kinie przy muzeum zobaczyć będzie można niezwykłą filmową opowieść. Suwałczanie jako pierwsi będą mogli zobaczyć zarówno cudem zdobytą, jak i cudem ocalałą kopię filmu z bolszewickiego raju. Jest to produkcja o tyle cenna, że na ekranie zobaczymy kadry zrealizowane w Suwałkach niemal 100 lat temu. Pół godziny przed projekcją nasi muzealnicy opowiedzą bardzo interesującą historię odnalezienia tego dzieła. Jak zapewniła nas Magda Wołowska-Rusińska, zaplanowana pogadanka będzie pełna humoru i dowiedzie, jak wytrawnymi poszukiwaczami są nasi historycy. Na wszystkie sposoby próbowaliśmy uzyskać więcej informacji, ale przesympatyczna pani Magda powtarzała tylko jedno. Nic się ode mnie pani dzisiaj nie dowie.